No, witamy w świecie piłkarskich emocji, naprawdę futbolu. Dziś cykl, prawda, kadry Orlen z gościem specjalnym, który no, tych emocji wspólnie z drużyną, reprezentacją Polski do lat 17 dostarczył nam mnóstwo. Witam bardzo serdecznie. Marcin Włodarski jest z nami. Dobry wieczór. Witam Cię, Marcinie. Emocje, no już tydzień minął, troszeczkę już zeszły emocje. Będziemy tutaj na pewno analitycznie podchodzić do tego turnieju, ale wiesz co, nie wyobrażałem sobie, żebyśmy nie przegadali tego turnieju naprawdę futbolu, bo naprawdę no, patrzyło się na to i ludzie żyli tym, rozmawiali, nie zagadywali, nie o pierwszą reprezentację, a reprezentację U17. No, cieszę się, że mogliśmy przysporzyć tych emocji, że były one pozytywne, bo tak naprawdę to jakbyśmy pojechali, poprzepychalibyśmy te mecze, to ten odbiór by był zupełnie inny, a tak to graliśmy naprawdę fajny, widowiskowy futbol. Oczywiście pojawiają się głosy, że można było trochę więcej pobronić, no ale wszystkiego mieć nie można. No właśnie, słuchaj, to pewnie przeanalizujemy te spotkania, przebieg troszeczkę meczu, wrócimy do wniosków takich personalnych i zespołowych. Natomiast patrząc na Twoje wypowiedzi, na cytaty, chłopcy w szatni po półfinale z Niemcami byli bardziej wkurzeni niż rozczarowani. Tak dobrze to odbieram? Zgadza się, byli wkurzeni, bo to są ambitni ludzie, a do tego wszystkiego znają swoją wartość i było widać od razu w szatni, że byli wkurzeni na to, że było to naprawdę blisko, no bo do przerwy wygrywaliśmy 2-1 i czasami przychodzą takie momenty, że chciałbyś, żeby nie było przerwy i myślę, że jak tu by nie było przerwy, to my byśmy dostrzelili kolejne bramki i potem jak weszliśmy na drugą połowę, no to wiadomo, trener Niemców zrobił trochę korekty, byliśmy do tego meczu przygotowani taktycznie naprawdę bardzo dobrze. Wiedzieliśmy, jak będą grali, jakie będą ich dłuższe otwarcia, w który sektor będą adresowali piłkę i myśleliśmy, co mogą zmienić w przerwie i pozmieniali trochę rzeczy i dlatego też od mniej więcej 70 minuty zepchnęli nas do takiej obrony, a że my mimo tego, że się bronimy, to staramy się atakować, no to wynik był taki, a nie inny. Słuchajcie, mnóstwo gratulacji tutaj otrzymujesz na czacie, cała drużyna otrzymuje na czacie, natomiast padają też bardzo konkretne pytania, też mam mnóstwo konkretnych pytań, to zacznijmy. Czy trenerze nie zabrakło Jana Faberskiego, pyta Łukasz? No, ciężko jest mi powiedzieć, co by było gdyby. To tak samo jest, jak są pytania, co by było, gdybyśmy zmienili w przerwie meczu z Niemcami niektórych zawodników. No, oczywiście Janek jest częścią tej kadry, natomiast decyzje klubowe były takie, a nie inne, więc myśmy nie mogli postąpić inaczej. Trzeba być fair wobec tych zawodników, którzy na zgrupowania przyjeżdżali i którzy pokazali się z naprawdę dobrej strony i w dobrej formie. Też nie wiemy, w jakiej formie przyjechałby Janek. Jest to bardzo duży znak zapytania. Tak jak powiedziałem, chcemy być uczciwi i dlatego wydarzyło się tak, jak się wydarzyło i nie ma co dywagować, co by było gdyby. Słuchaj, to dopytam Cię, bo wiesz, że powołania, one wzbudzają emocje, jeśli chodzi o pierwszą reprezentację, młodzieżówkę, prawda, te mniejsze kategorie wiekowe, to może to jest takie środowiskowe, ale też mówię o tym, że wzbudzają emocje w tym znaczeniu, że kibice mogą mieć inne zdanie, dziennikarze, Fernando Santos nas pozdrawia, mówi tak, panowie, to wy sobie tam wybierajcie, a ja wybieram po swojemu. Natomiast co do Faberskiego, ja chciałbym tą sprawę wyjaśnić, bo słuchaj, ja nie lubię piłkarzy, którzy robią kłopoty z powołaniami, a ja rozumiem, że może sam piłkarz nie, ale może jego otoczenie, może klub. Na koniec, tak jak mówisz, są kluby, które podchodzą jakby proreprezentacja. Gramy proaktywnie, ale myślenie jest proreprezentacja, prawda? Natomiast rozumiem, że są kluby, które no, robią podgórkę na przykład, jeśli chodzi o reprezentację. Czy to dotyczy właśnie, czy tak można by opisać sprawę Faberskiego? No, sytuacja wyglądała tak, że z naszego punktu widzenia Janek wraz z Ajaxem odmówili przyjazdu na zgrupowanie poprzedzające. Później na turniej w Hiszpanii sytuacja wyglądała tak, że zgodzili się przyjechać tylko na same mecze. No, dla mnie w tej kategorii wiekowej to jest niedopuszczalne, żeby bądź klub, bądź zawodnik wybierali sobie, który dzień zgrupowania przyjadą i czy w ogóle przyjadą.
pismo od Ajaxu przyszło, że dla nich niż nasz turniej, ten, który graliśmy, który był dla nas bardzo istotny przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy, że dla nich ważniejsze jest, żeby zawodnik przygotował się należycie i zagrał w meczu ligowym. No to każdy może sobie odpowiedzieć sam na pytanie, kto jest proreprezentacyjny, a kto nie. My oczywiście zgadzamy się z tym, no bo nie był to termin dla tych ludzi, którzy tak nie śledzą tego do końca, to nie było to w okienku FIFA, więc klub miał prawo zawodnika nie puścić. No i my podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. Oczywiście nikt do Janku nie zapomina i ja złego słowa na niego też nie powiem, bo jest to fajny chłopak i jeżeli wszystko potoczy się dobrze, to oczywiście będzie w tej reprezentacji funkcjonował. Jasne. Słuchaj, ten turniej notabene, to było takie przetarcie przecież przed decydującą grupą tą eliminacyjną, prawda, drugą fazą eliminacji. Tam byli bardzo wartościowi rywale, bo ja rozumiem, że ta drużyna też potrzebuje otrzaskania, prawda, i taki turniej też nieprzypadkowo wymyślacie. No oczywiście, że tak. No są to turnieje, gdzie chcemy grać z jak najmocniejszymi rywalami, bo tylko w mecze z najmocniejszymi rywalami pokażą, w którym jesteśmy miejscu i jak dużo nam brakuje albo w jakich aspektach nam brakuje do tego, żeby bić się o czołowe miejsca w Europie, ale też indywidualnie, żeby rozwijać tych zawodników i gdzie jeszcze jest to pole do tego rozwoju. I te turnieje pokazywały nam, w jakim miejscu jesteśmy. Oczywiście strzelaliśmy sporo bramek, ale mieliśmy też kilka rzeczy do poprawy, jak choćby gra, krycie przy stałych fragmentach gry w defensywie i do momentu półfinału naprawdę w tym elemencie, mimo że w większości meczów nie górowaliśmy pod względem wzrostu, to do momentu półfinału wyglądało to naprawdę dobrze. Wiedzieliśmy, że przed meczem półfinałowym, że stałe fragmenty i gra głową to jest bardzo duży atut Niemców, no i niestety w meczu z nami się to potwierdziło. Słuchaj, do tego meczu dojdziemy, bo tak ja pokażę najpierw naszą drogę na tym turnieju. Irlandia 5-1, Węgry 5-3, z Walią 0-3 w zmienionym składzie. Później jest ćwierćfinał z Serbią 3-2 i ten półfinał z Niemcami 3-5. Spektakl, absolutny spektakl. Patrzyłem też na prasę zagraniczną, w szczególności niemieckie recenzje. Słuchaj, oni to nazywają właśnie ten spektakl, podkreślam, bo gdzieś tutaj w Kickerze widziałem, że to był najlepszy spektakl w ogóle turnieju. Natomiast do tego meczu dojdziemy, bo zaczęliśmy meczem z Irlandią i maszerowaliśmy nieprawdopodobnie do przodu w tym spotkaniu, stwarzając mnóstwo okazji. No to 5-1 to chyba nie oddaje tej liczby sytuacji, które mieli biało-czerwoni, którzy zagrali w tym meczu w takim składzie. No, zgadza się. Co można powiedzieć o tym meczu? To, że Irlandczycy, tak jak już wiemy, okazało się później, bo oczywiście pojawiły się głosy, jak to u nas często, że to Irlandia była słaba. Irlandia do momentu z nami nie przegrała 7 meczów z rzędu. Zajęła pierwsze miejsce w grupie z Włochami w drugiej rundzie eliminacji. Natomiast ma zawodników naprawdę 3 bardzo groźnych, w tym ten Orazi, który strzelił nam bramkę, ten ciemnoskóry skrzydłowy. Prowadzili z nami 1-0, ale my akurat jesteśmy zaprawieni w sytuacjach, gdzie trzeba straty odrabiać. Bardzo często takie rzeczy nam się przydarzały w poprzednich rundach eliminacyjnych i w turniejach towarzyskich, więc akurat tym się nie zrażamy, co też pokazuje, jak mocni są ci zawodnicy pod względem mentalnym, a jak strzeliliśmy już bramkę na 1-1, to byłem pewny, że będziemy szli tylko do przodu i kilka sytuacji w tym meczu było i tak naprawdę to z tego meczu najbardziej żałuję, że nie wpadła przewrotka Osy, Oskara Tomczyka, bo zawodnik wybił głową z linii, bo to by była też naprawdę... Kapitalnie się złożył, naprawdę, tak na wysokości pierwszego piętra, prawda, i tak całym ciałem, naprawdę świetne uderzenie, bramkarz już był bezradny, to tam obrońca ratował. Tak, tak, obrońca uratował to głową, który stał na linii, więc tych sytuacji kilka jeszcze dla nas w tym meczu było. I co można powiedzieć o tym meczu? To, że Irlandczycy byli zaskoczeni tym, że poszliśmy aż tak mocno i bardzo wysoko i pierwsza bramka Skoczylasa pokazała, jak jesteśmy zdeterminowani i co też cechuje tą reprezentację, gdzie wykonał 2 wślizgi i po drugim odbiorze strzelił bramkę. To też buduje tych zawodników i tak jak podkreślamy za każdym razem, że oni w to wierzą, w nasz styl grania i jeżeli to przynosi efekty, to jeszcze bardziej się nakręcają i napędzają i dlatego wyglądało to tak, a nie inaczej.
Marcin, to ja jeszcze Cię dopytam o skład, bo taki skład na pierwszy mecz turnieju, on często, jeśli wyjdzie, prawda, gdzieś jest rywalizacja, pokazałeś to przez cały turniej, prawda? Natomiast jak zestawiasz skład na pierwszy mecz, no to trener, wydaje mi się, my dziennikarze, kibice pewnie najbardziej patrzymy na ten pierwszy skład, co wymyśli ten trener. Czy miałeś takie jakieś większe wątpliwości, w szczególności na jakiejś pozycji? Czy też często, czy nas to jest zaskoczenie w jakimś stopniu? Pewnie dla wielu ludzi Skoczek jest zaskoczeniem, tym bardziej, że on do tej pory strzelał mało bramek. Natomiast my w niego wierzymy i wierzymy w jego atuty, którym jest na pewno nieszablonowość. On zaskakuje wszystkich, samego siebie, nas, ale tak w sposób bardzo pozytywny. Czasami to nikt by nie wymyślił takiego podania, jak on wymyśla, jest to skuteczne. Natomiast oczywiście, że mieliśmy kilka takich pozytywnych bólów głowy, dlatego że patrzymy bardzo mocno na formę zawodników. Nie przyjeżdżamy na zgrupowanie z nastawieniem na to, kto zagra w jakim meczu z góry, żeby wiemy, kto wyjdzie od początku. Tutaj wiedzieliśmy jedynie, że wyjdzie Brzyski, dlatego że Schnauzer wisiał za kartki, więc nasz defensywny pomocnik to był jedyny zawodnik ten, który wiedzieliśmy, że wyjdzie, natomiast była też oczywiście opcja, gdyby on wyglądał słabo, to zagralibyśmy Skoczylasem na ósemce i zagralibyśmy niżej Rejczykiem, potem Borysem i Skoczylasem. Natomiast on strzelił w tym meczu dwie bramki Skoczek, także i miał asystę, więc Ale naprawdę. jak burza w ogóle, nieprawdopodobny. Opisałeś tą akcję już, co która przyniosła wyrównującą bramkę, bo rzeczywiście ten Irlandczyk nie spodziewał się tego wślizgu w polu karnym rywala, bo wydawało się, że on już opanował, że panuje nad tą piłką, prawda? A ten Skoczylas rzeczywiście zaatakował go i za chwilę kropnął płasko w kierunku dalszego słupka i było 1-1. Oczywiście i też cieszymy się z tego, że on strzelił swoją bramkę, Osa miał swoje sytuacje, dużo rotujemy napastnikami, cała czwórka strzeliła bramki w tym turnieju. Też każdy, kto śledził losy nasze, to wie, że nasi napastnicy bardzo mocno pracują w grze obronnej, dlatego też staramy się tak to wszystko prowadzić, żeby każdy z nich dostał odpowiednią liczbę minut po to, że jeżeli wyjdziemy z grupy, żebyśmy mieli siłę na dalszą rywalizację. Czego w tym meczu jedyne, czego żałuję, że nasi wahadłowi się naprawdę opracowali bardzo ciężko, ale możemy zrobić tylko 5 zmian i ich trzymaliśmy 90 minut. I tak później też staraliśmy się ich trochę stopować, grając więcej przez środek. Ostatnie 15-20 minut, gdzie już mieliśmy wynik zdecydowanie na naszą korzyść. Natomiast to jest młodzież i tego się nie da zrobić, więc oni grali pełne 90 minut i chwała im za to, że wytrzymali też następny mecz. 5 bramek Irlandczycy, 5 bramek z Węgrami, Skoczylas, Schnauzer, Huras, Tomczyk, Borys. Ty też rzeczywiście mówisz o tych napastnikach, ale tutaj Huras wyszedł z kolei w pierwszym składzie i wraca do składu też Schnauzer po tej pauzie za kartkę, prawda? Tak, dlaczego tak, a nie inaczej? Dlatego, że Max Schnauzer jest naprawdę zawodnikiem, który posiada bardzo dużo odbiorów, czuje, gdzie spadnie druga piłka, a do tego ma kluczowe podanie do przodu, co jak pokazało w tym meczu, te zmiany były bardzo dobre, bo Max strzelił bramkę, Mike strzelił bramkę i miał asystę Huras, więc byliśmy bardzo zadowoleni, tym bardziej, że tak jak widzisz, postawiliśmy wszystko naprawdę na jedną kartę, bo wiedzieliśmy już przed tym meczem, po meczu, który był wcześniej, że zwycięstwo tutaj da nam pierwsze miejsce na 100% w grupie i że w meczu zwalią. Możemy teraz na przykład pozwolić sobie na to, że Skoczek zagra cały mecz po to, żeby zwalią nie zagrał. I tak też ten plan, który sobie założyliśmy, został zrealizowany i dlatego w trzecim meczu z Walijczykami mogliśmy dać odpocząć niektórym zawodnikom, ale też dać zagrać od początku wszystkim zawodnikom, którzy do tej pory od początku nie grali, co jest dla nas bardzo ważne, bo to są młodzi ludzie i chcemy rozwijać każdego z nich po to, żeby oni, każdy z nich się poczuł dowartościowany i też nie było powiedziane, że zwalnią, jeżeli ktoś by zagrał fenomenalny mecz i na przykład z bardzo dobrej strony w meczu zwalnią, mimo że nie strzelił bramkę i pokazał się Mikołajewski.
i strzelił w poprzeczkę, miał sytuację sam na sam, był w bardzo dobrej formie fizycznej, dlatego zdecydowaliśmy się, że on nie zagra od początku trzeciego meczu, bo tu zagrał 90 minut właśnie w tym meczu, który teraz pokazujesz za licznikami. Czy tu zagrał 90 minut, natomiast w następnym meczu zdecydowaliśmy się, że on będzie pierwszym wchodzącym i swoją rolę w ćwierćfinale też spełnił. Co do meczu z Walią, no, co nas bardzo cieszyło, bo wiadomo, wynik jest fatalny, natomiast że pierwsze 45 minut mieliśmy swoje sytuacje i to bardzo dobre sytuacje, przeciwnicy byli bez celnego strzału i do 70 minuty to powinniśmy prowadzić 2 lub 3 do 0 i ten mecz wygrać. Rzeczywiście też ja muszę powiedzieć, że nie brakowało w tym spotkaniu sytuacji dla biało-czerwonych. Później to otwarcie wyniku po dośrodkowaniu, prawda? Później ten Morgan kapitalne 2 bramki też strzelił, oddajmy mu. Oczywiście, nie no, ja Walia strzeliła bardzo ładne bramki. To wyglądało tak, byliśmy oczywiście na żywo na poprzednich 2 meczach Walijczyków, oglądaliśmy mecz z Węgrami, oni do przerwy powinni ten mecz zamknąć, bo byli sporo lepsi od Węgrów. To, co nie strzelili 2 sytuacji, to jest nieprawdopodobne, że się na takim poziomie takich sytuacji nie strzela i oczywiście, jak to w życiu bywa, stracili głupie bramki i oni na pewno nie byli gorsi od Irlandii, mecz przegrali też 3-0, więc wiedzieliśmy, że potrafią stwarzać sytuację i tutaj życie w tym meczu im tak naprawdę oddało, bo w tym meczu lepsi nie byli, ale bramki strzelili bardzo ładne i Morgan zrobił bardzo dobrą robotę i też ich trener bardzo mądrze zarządzał meczem, bo wpuścił swojego najlepszego napastnika, tego właśnie Morgana, który był po 2 meczach poprzednich całych, wpuścił go na końcówkę i tak naprawdę on przechylił te losy meczu. Wiadomo, my moglibyśmy też reagować w trochę inny sposób, natomiast cały czas mieliśmy z tyłu głowy to, że za 3 dni mamy ćwierćfinał i potrzebujemy zwycięstwa z Serbią. Tym bardziej, że był to dla nas mecz nadwojako ważny, bo wprowadzał nas i do strefy medalowej, i na Mistrzostwa Świata, więc tutaj już no, graliśmy o wszystko. Tak, inny bramkarz, cała linia obrony przebudowana, prawda, też inne zestawienie linii pomocy niż na co dzień, no i w ogóle tasowałeś napastnikami w czasie tego turnieju, to jest skład z Walią. Tu już mówisz ćwierćfinał z Serbią, więc ta waga tego meczu już nieprawdopodobna, prawda, no bo to awans do najlepszej 4 turnieju, awans na mundial można było sobie bezpośredni zapewnić, prawda, a nie po meczu barażowym. Mecz, no spektakl, spektakl na bramki, bo tak gramy. No, powiem tak, takich emocji jak w tym meczu, to wiadomo, półfinał był bardzo, bardzo emocjonujący, natomiast ten mecz był dla nas dużo większy, dużo bardziej ważył pod względem gatunkowym, no bo ten mecz decydował o bardzo, bardzo wielu rzeczach. Przede wszystkim, gdybyśmy ten mecz przegrali, musielibyśmy grać o miejsce 5., 6. po to, żeby pojechać na mundial. Jak się okazuje, gralibyśmy ten mecz z Anglikami. Wiadomo, wygraliśmy z Anglią 5-0, natomiast to był mecz towarzyski. Tutaj trzeba by się było znowu bić. Natomiast co do tego meczu możemy powiedzieć, pierwszą połowę, tak jak we wszystkich meczach, dominowaliśmy na tyle, że powinniśmy prowadzić więcej niż 1-0. Mieliśmy bardzo dobre otwarcie w drugiej połowie, pierwsze 3-4 minuty, gdzie powinniśmy dostrzelić bramkę, natomiast od momentu strzelenia bramki przez nich, no to oni mieli takie swoje 15-20 minut, gdzie my nie mogliśmy się otrząsnąć, natomiast zrobiliśmy zmianę, które przyniosły nam spodziewany efekt i tu wspomniany wcześniej Mikołajewski, który bardzo fajnie, mimo tego, że przegraliśmy 0-3, on jest napastnikiem, zagrał w meczu z poprzednim z Walią, no to tutaj wszedł, zrobił robotę, bo na nim był rzut karny, on ten rzut karny zamienił na gola, co to była trudna sytuacja, bo o co chodzi? Chodzi o to, że w tym momencie faulowany był Orlikowski na swojej połowie w tej akcji i on leżał i ta przerwa trwała około 2-3 minut, a on już stał, ustawił piłkę na 11 metrze i to czekanie takie 2-3 minutowe, wiadomo, że nikomu nie służy poza bramkarzem, nie? Natomiast tutaj dla strzelca chwała mu za to, że wytrzymał naprawdę spore ciśnienie i strzelił na 2-1. To, że straciliśmy bramkę na 2-2, to niech świadczy o tym fakt, że straciliśmy ją po tym, jak Wolski ze swoją pełną szybkością szedł do ataku, gdy piłkę miał po lewej stronie Skoczylas, tak przebiegał koło mnie i sobie myślę, gdzie on tam biegnie.
ale poszedł do tego ataku szybkiego, myśmy stracili piłkę i zabrakło go pod naszą bramką i oni z kontry strzeli nam gola na 2-2. Natomiast ostatnie 7-8 minut to pokazało to, że naprawdę daliśmy niektórym zawodnikom odpocząć w meczu z Walią i bardzo mocno przycisnęliśmy, oni już nie mieli siły i to, że strzeliliśmy z rzutu wolnego to jedno, natomiast moim zdaniem zasłużyliśmy na to zwycięstwo i na tą bramkę 3-2. Słuchaj, to tych emocji naprawdę nie brakowało, no półfinał to już w ogóle, to jest coś nieprawdopodobnego, co się działo w tym meczu, bo ja muszę powiedzieć, że ja miałem do 60 minuty relacjonowałem ten mecz kilku osobom, rozmawiałem bodaj z Pawłem Wojtalą, który był w podróży i mówię, słuchaj, do 60 minuty to po prostu co zatańczyliśmy z Niemcami, to ja wiesz, oglądam mecze reprezentacji juniorskich młodzieżówki, nie chcę przesadzić, ale grubo ponad 20 lat, no to był spektakl niesamowity. Natomiast kilka czynników z mojego punktu widzenia. Mówiłem to na którejś z praw futbolu już, że Niemcy, jeśli chodzi o warunki fizyczne, niesamowite, prawda? Wzrost i widać, że oni ten skok taki rozwoju mają już często za sobą, zdecydowanie za sobą. Natomiast tak się zastanawiałem i to było widać, motoryka tej drużyny nieprawdopodobna, prawda? I też sobie przypomniałem słowa trenera z Bayeru Leverkusen, Sławka Czarnieckiego, który mówił, Roman, nasza akademia, ale też inne akademie, od 14 roku życia na maksa pracujemy. 14, 15, 16, 17, czyli 3-4 lata, oni idą w treningu na maksa. Czy to też miało jakieś znaczenie? No, kilka czynników złożyło się na to, że wiedzieliśmy, że w drugiej połowie od 70 minuty oni mogą nas naprawdę zdominować. Po pierwsze, tym, że no tak jak powiedziałeś, fizyczność, szybsza ich regeneracja, są w cięższym treningu klubowym, więc znoszą te obciążenia lepiej niż my, był to dla nas piąty mecz, oni też zmienili bardzo mocno w swoim trzecim meczu grupowym, bo byli w identycznej sytuacji jak my, gdzie mieli po dwóch meczach uwaga z Francją i z Portugalią. Mieli pewne pierwsze miejsce, stracili jednego gola, bo z Francuzami wygrali 3-1, z Portugalczykami 4-0. 7-1 mieli stosunek bramek po dwóch takich meczach i też na trzeci mecz zmienili. Później mieli, nie poukładał im się ćwierćfinał. No jak mam być szczery, no to dopingowałem Szwajcarom, bo łatwiej byłoby nam grać ze Szwajcarią. Grali od 10 minuty w 10, przegrywając 1-0 po rzucie karnym i strzelili bramkę wyrównającą na 1-1. Mogli strzelić bramkę na 2-1, natomiast wygrali w rzutach karnych. Co można tutaj jeszcze dodać? No co Niemcy? No, powinniśmy strzelić więcej bramek w pierwszej połowie. Mhm. Zdecydowanie. Wiedzieliśmy, że powinniśmy do przerwy docisnąć jeszcze mocniej, bo ja obserwuję rozgrywkę rywali, to jak się zachowują oni w szatni, czy są skoncentrowani, czy nie są, i też my wtedy nastawiamy chłopaków na takie albo inne rozwiązania. Byli bardzo rozluźnieni Niemcy. Wiadomo, wygrali, oni czuli, że im się nic nie może złego przydarzyć. Widziałem, jak się zachowywali na rozgrzewce, jak schodzili do szatni, żarty. I dlatego początek meczu wyglądał tak, a nie inaczej, gdzie my na początku przycisnęliśmy i powinniśmy strzelić następne bramki, bo te sytuacje były naprawdę niezłe, żeby dostrzelić kolejne bramki i wtedy mógłby się mecz potoczyć inaczej, ale to jest takie samo gdybanie jak z Jankiem Faberskim, no co by było gdyby, tego nie wiemy. Nie strzeliliśmy tych bramek. My strzeliliśmy przepiękne bramki te w pierwszej połowie, prawda? Oczywiście, bramki były po akcjach bardzo ładnych, no. Pierwsza bramka to naprawdę stadiony świata, jeżeli chodzi o akcję i o uderzenie Mikołajskiego. Druga jeszcze asysta piętą do Karola Borysa, no to wszystko naprawdę na duży plus. Natomiast po przerwie, już do przerwy nigdy nie zwalam na sędziego i teraz też tego nie zrobię. Natomiast powiedziałem, zawsze tam wiadomo jak się schodzi, no to te kuluarowe dyskusje i rozmawiałem z arbitrem technicznym i poprosiłem go tylko o to, żeby nie dyktowali tak głupich fauli dla Niemiec, bo przewaga ich w polu karnym jest tak duża, że każde dośrodkowanie to jest bardzo duże zagrożenie. No i straciliśmy gola
wyrównującego dla nich na 2-2 po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, którego w ogóle nie było. No, akurat w tej sytuacji nie mam pretensji do chłopaków, bo każdy był koszula w koszulę, po prostu Niemcy byli, było bardzo dobre dośrodkowanie, byli wyżsi, straciliśmy gola. Mówisz o tej bramce Wernera w 57 minucie, prawda? Tak jest. Później oni doszli na 3-2, my wyrównaliśmy na 3-3 po bardzo ładnej akcji Wolaka, zamieniliśmy ich skrzydłami, wpuściliśmy Krzyża na minutę wcześniej. Nie szykowałeś te zmiany, prawda? Nawet szykowałeś przy tym przebiegu meczu, widziałeś, że jest potrzeba zmian, prawda? Oczywiście, w każdym meczu mamy taki scenariusz, rysujemy go już przed meczem, co będzie, jeżeli będzie się mecz tak układał, co jeżeli tak, trzeba mieć wszystko zaplanowane, plus reagować na to, jak chłopaki wyglądają z siłami. I tutaj no, trzeba sobie powiedzieć, że no chłopaki naprawdę dali z siebie maksa i chwała im za to, bo no tutaj akurat nie zszedł Gurgul, tylko zszedł Kolanko, a przesunęliśmy wtedy Krzyża, daliśmy na lewą stronę, a Wolaka przesunęliśmy na prawą stronę i też wiadomo, to tak do wszystkich z nas i z naszego doświadczenia, jak się pytasz zawodnika w trakcie meczu, czy da radę, co odpowie za każdym razem? Że da. No jak bym mógł powiedzieć inaczej, gra półfinał z Niemcami, gra na poziomie reprezentacyjnym, obojętna jaki mecz. Dasz radę? Dam. Tylko że widać, że on nie da, że on mówi, że da, ale nie da, więc my nie pytamy się ich, czy dadzą radę, tylko już reagujemy po prostu zmianami. I ten Krzysiu Kolanko, który twierdził, że da radę, jak zszedł, to prawie trzeba mu było podawać tlen, bo naprawdę wyprął się chłopak tak, że zaczęło go mroczyć na ławce, a on ma taki bardzo energetyczny styl grania. No, jest to zawodnik, który może zrobić dużą karierę. No i po bramce na 4-3, wiadomo, chcieliśmy jeszcze dostrzelić na 4-4, natomiast oni wyprowadzili kontrę, czyli na 5-3 i wtedy powietrze z nas zeszło, nie? I o końcówkę już nie byliśmy w stanie nic zrobić, natomiast tak jak powiedziałem, po meczu w szatni chłopaki zadowoleni nie byli, bo nie ma z czego być zadowolonym. Okej, gra jest dobra, natomiast my zawsze chcemy wygrywać i jesteśmy ambitnymi ludźmi i chcieliśmy ten półfinał też wygrać, zagrać w finale, natomiast później spotkaliśmy się z Hiszpanami wieczorem w hotelu, też rozmawialiśmy po ich porażce z Francją i no jednak brutalność tego polega na tym, że myśmy grali, nazwijmy to w cudzysłowie, swoimi, oni grali też Hiszpanie swoimi i bardzo ciężko jest się przeciwstawić takim drużynom jak Niemcy czy Francja. Jeżeli grasz z nim już któryś mecz w turnieju, no to ta fizyka też odgrywa sporo. Bardzo dużo piłkarzy naturalizowanych, też prowadzonych tych niemieckim systemem szkolenia. Tak popatrzyłem na przynależność klubową, mam tu skład z finału, bramkarz Schmidt, Bayern, Moreira, St. Pauli, wszedł za niego Dordoj z Herty, Jelcz, to jest piłkarz Norymbergi, Dal Mainz, za niego ten Bulut, który grał z nami z Schalke, Kabar jest z Dortmundu, Harashui jest z Köln, Osawe z Lipska, Odrogo z Schalke, Hermann Dortmund, Darwich, bardzo mi się podobała ta dziesiątka, Freiburga, taki przyszły, no nie wiem, Ozil, Kroos albo ktoś taki naprawdę, no Grajek, Gindogan, nie wiem, no to coś takiego. Wydaje się, że niby nic, ale ma taką swobodę, że masakra. Niesamowity piłkarz. Słuchaj, ale też Brunner z Dortmundu, zobacz, dwóch skrzydłowych, jeden Hermann, drugi Brunner, obaj z Dortmundu. Ja bym powiedział tak, no mają w sobie coś. Ten nasz Szala walczył nieprawdopodobnie. Nieprawdopodobnie. Nie miał siły, nie? To wyglądał fenomenalnie. Tak, wygrywał wszystkie pojedynki, ale w pewnym momencie już nie był w stanie. Tamten po prostu dalej, czy to była 75, 80 czy 90, szedł już później. I widać było, ty już zmieniłeś Szalę w 87. Tak, tak. A Szala dla mnie, słuchaj, do 60 minuty jedynka w kickerze. No, grał świetnie przeciwko temu piłkarzowi, ale no, nie dał rady jakby fizycznością na razie, no bo to też to taka tak. Rzeczywistość. No dla tych, co nie oglądali meczu i teraz jak mówisz, że Hermann i Brunner, to byś pomyślał, że rodowici Aryjczycy, ale poza nazwiskami to faktycznie są to naturalizowani Niemcy, natomiast ja im tego nie zabieram, takie jest ich prawo i
i mogą oczywiście takimi zawodnikami grać. I ja się wcale na to nie żalę. Przeciwstawiliśmy się na tyle, na ile daliśmy radę, a momentami nawet długimi byliśmy drużyną, która dyktowała warunki na boisku. Natomiast faktycznie ich główna siła to były skrzydła, plus ten zawodnik z dziesiątką. Ja ich znam wszystkich, dlatego że do tego meczu przygotowaliśmy się naprawdę w bardzo specjalny sposób, dlatego że był to półfinał. Wiadomo, chcieliśmy coś jeszcze dać ekstra chłopakom wieczorem. W dzień poprzedzający mecz każdy z nich dostał analizę, wiedzieliśmy jaką wyjdą jedenastkę, skąd wiedzieliśmy wszystko o nich, to zostawimy sobie dla siebie, jak będą otwierać, jak będą budować grę, to wszystko wiedzieliśmy doskonale i to co oni robili to się sprawdziło. Każdy z naszych zawodników dostał obszerne wideo na temat przeciwnika, który będzie grał na niego, na jego pozycji. Potem robiliśmy też odprawę grupową i zespołową. Natomiast to, że wiedzieliśmy, to jest jedno, ale jednak trzeba później 90 minut konsekwentnie realizować to, co jest zaplanowane. Słuchaj, to ja teraz zacytuję, tak patrzę w relacje niemieckich mediów, wypowiedź jednego człowieka. Tą drużynę, ja powiem kto za chwilę, wiesz, tą drużynę oglądać to jest po prostu sama radość. Ich pasja, przekonanie na boisku od pierwszej minuty, ta chęć zwyciężania, to oddanie ofensywnemu futbolowi, niesamowita siła psychiczna i wręcz specjalny duch, team spirit tej gry, doprowadziły do zwycięstwa, powiedział, z Francją w finale. Hansi Flick, trener reprezentacji Niemiec, tak charakteryzował U17 Niemiec. Ale ja bym powiedział tak, jakby tak przenieść jego słowa na naszą drużynę, to też chęć ofensywnej gry, prawda? Pasja od początku, absolutnie. Przekonanie, że można wygrać z rywalem, przecież zaszczepiasz to przekonanie, prawda, z każdym rywalem, czy wychodzisz na Anglię, czy Portugalię, czy Niemców, to zaszczepiasz, ale ja nie doceniałbym ani Serbów, ani Węgrów, broń Boże, wiesz o co chodzi, no to po prostu Czechów, Słowaków, bo u nas my łatwo mówimy, a Czesi są do ogrania, Słowacy też, no zaraz, to trzeba ich jeszcze ograć, często nam się nie udawało, no wiesz, właśnie trzeba ograć tych Węgrów, Czechów i Słowaków też często w drodze na, nie wiem, do strefy medalowej czy na mundial. No zgadza się, no my mamy, nie wiem dlaczego w naszym przekonaniu jest taka mania wielkości, że my jesteśmy, owszem, od Niemców to może jesteśmy podobni do Francuzów i Hiszpanów, natomiast od Czechów, Słowaków, Irlandczyków, nie no co to są za te, a Japonia to już w ogóle co to, takich to lejemy leszczy od razu. Tak nie jest, bo każdy się rozwija i podobne przekonanie mają inne kraje, bo trafiliśmy do grupy, do jakiej trafiliśmy z Węgrami, z Irlandczykami i z Walijczykami. Każdy się cieszył, że trafił na Polaków, bo nikt nie chciał trafić na przykład na Chorwatów, bo dla nich to są mocniejsze. Portugalczyków, pewnie Francuzów. No, oczywiście, że tak. Tylko dobrze, że my udowadniamy akurat, że oni się mylą i że potrafimy grać. Natomiast co do tego, jak analizowaliśmy tych Niemców, na samym początku przed turniejem mówiliśmy, żeby jak najpóźniej trafić na Hiszpanię. Teraz dałbym wszystko, żeby w półfinale zagrać z Hiszpanią, bo twierdzę, żebyśmy ten mecz wygrali, bo byłby mecz bardzo dobry piłkarsko, natomiast głupio to zabrzmi, ale poza Jamalem, który robił tam bardzo dużą robotę na wahadle, no to indywidualnie jeden na jeden my graliśmy od Hiszpanów lepiej. Słuchaj, jeden na jeden to jest w ogóle mnóstwo analiz. Poprosiłem trenera Marka Marciniaka, który współpracuje z Prawdą Futbolu, Kacper Marzec, mamy takich dwóch trenerów, analityków, i żeby przeanalizowali nam pewne rzeczy, i Marek z przyjemnością to zrobił, Marciniak, i ja tak ponotowałem, słuchaj, mam tu 5 stron notatek, wiesz, natomiast przepisałem tak clue, bo na chyba jakiś tekst do piłki nożnej pewnie to wykorzystam dłużej. Trochę liczb, trochę różnych takich zdań, które od Marka zaczerpnąłem albo w dyskusji między nami powstały. On powiedział tak, wyniki, ale i statystyki pokazują, że jesteśmy konkurencyjni względem innych w Europie. I to on mówi
wiesz, jeśli chodzi o, tak jak powiedziałeś, Hiszpania, Francja, Niemcy, a absolutnie. To słowo proaktywnie, ono było strasznie sceptycznie przyjęte przez środowisko, prawda? Natomiast ono absolutnie się sprawdza i ono jest fajne. Ono, ty też walczysz o język, bo na poprzedniej Prawdzie Futbolu tłumaczyłeś, że czasami też językiem możesz zaszczepiać pewne rzeczy, prawda? Nie oddawać pola, tylko bronić atakując, atakować tak broniąc. Odnośnie tego języka i proaktywności, no to jeżeli ktoś będzie chciał, to zachęcam do tego, myślę, że możesz udostępnić ten raport, który masz z Instata, bo są to bardzo ciekawe rzeczy, więc na początek odpowiem na, jeżeli ktoś będzie chciał, to pewnie jak napiszę do ciebie, to chętnie się tym raportem podzielisz, natomiast co jeszcze, no na pierwszą część pytania odpowiadając, owszem, jesteśmy konkurencyjni i w tym raporcie widać, że nie tylko jako zespół, ale indywidualnie, co mnie bardzo cieszy, bo my tym zespołem to nie dojedziemy do pierwszej reprezentacji, ale pojedynczy zawodnicy mogą jak najbardziej zrobić karierę i tam widać, że są zawodnicy typu ten Jamal, który już zadebiutował w pierwszej Barcelonie i ta konkurencyjność naszych chłopców jest naprawdę na bardzo zbliżonym poziomie na tą chwilę i wieszamy psy na naszej grze obronnej, ok. Igor Orlikowski jest trzecim obrońcą całych mistrzostw, który wygrał najwięcej pojedynków jeden na jeden w bronieniu, więc naprawdę dla niego to był kapitał ogromny, bo granie przeciwko takim zawodnikom jak ten napastnik z Niemiec, to 1,94 m wzrostu, silny fizycznie, bardzo dobry technicznie, dobrze grający tyłem do bramki, to jest... Nie, żeby to nie zabrzmiało buńczucznie, ale u nas podobni zawodnicy to są w ekstraklasie napastnicy do tego zawodnika, więc i on sobie naprawdę bardzo dobrze dawał radę, więc mamy chłopców, którzy zasługują na to, żeby dawać im szansę, bo czego się boję? Boję się tego, że pojedziemy na U19, że ta drużyna pojedzie na U19, i powiem wam na przykładzie rocznika 2003, gdzie Marcin Dorna fantastycznie prowadził tą kadrę i myślę, że osiągnąłby też bardzo dobre wyniki, tylko że była pandemia i nie było mistrzostw. Graliśmy finał z Anglią, remis 2-2 i przegraliśmy w karnych i tam grali zawodnicy, którzy Jude Bellingham, Musiala, jeszcze był wtedy Anglikiem, Harvey Elliott. I oni już wtedy grali na wysokim poziomie, gdzie grają teraz, a naprzeciwko nich grali naprawdę zawodnicy jak Kacper Kozłowski, którzy też potrafią grać w piłkę i są tam, byli inni jak Buksa, natomiast nie przebili się nigdy u nas aż tak szybko. Jeżeli mamy bardzo dobrych zawodników, a mamy ich, to żeby oni dostawali szansę w naszej ekstraklasie na granie i na ogrywanie się i wtedy będziemy się cieszyć dużo szybciej z tego, żeby oni awansowali do kolejnych reprezentacji, żeby nie było tak, że my zaraz z tą przysłowiową Hiszpanią zmierzymy się w U19 i nagle się okaże, że oni mają zawodników ze swojej najwyższej ligi, a my nadal mamy zawodników, którzy grają w drugich drużynach albo w CLJ. Czyli jakby to jest troszeczkę taki apel, postulat, taki twój głos w dyskusji, żeby dostawali szansę na granie, w ekstraklasie najlepiej, no bo to taka jest rzeczywistość, prawda? Ja powiem ci szczerze, przeanalizowałem tych chłopców, jeśli chodzi o minuty, brakuje mi minut, jeśli chodzi o niektórych piłkarzy. Oczywiście, wiesz, że była taka euforia w kraju, że wszyscy zaczęli dyskutować, Rejczyka, Borysa, Kolankę, Mikołajewskiego, ja miałem przyjemność z kilkoma dziennikarzami spotkać się z dyrektorem sportowym Legii Warszawa, Jackiem Zielińskim i trenerem Kostą Runajiczem. Kilka dni temu, ale jeszcze przed półfinałem z Niemcami, Kosta się śmiał właśnie, że to poważny mecz jest, Polska-Niemcy, także miał absolutną świadomość, pewnie śledził później po tym obiedzie, bo to chyba było w poniedziałek, a wygraliście chyba w środę, albo we wtorek, chyba we wtorek to było spotkanie. I on powiedział coś takiego, że słuchaj, ten Rejczyk, gdyby nie uczestniczył w turnieju, dostałby minuty w tym sezonie, bo właśnie była dyskusja o minutach dla tych młodych chłopców, nie? Mówi, słuchaj, jak ja przyszedłem do Legii, to Strzałek przedstawił mi się, jestem piłkarzem pierwszego zespołu, no co trener Kosta Runajcz mówi, tak? A ile minut zagrałeś w tamtym sezonie? Na co Igor Strzałek by odpowiedział, 3.
Kosta, rozumiesz, uśmiechnął się od ucha do ucha, natomiast on sam wie, że to jest problem. Rozumiesz, jako trener ekstraklasowego klubu, czy wcześniej Pogoni, czy Legii Warszawa, on ma świadomość, że samo, że ktoś jest w kadrze zespołu, to jest za mało. No, on musi gdzieś być, wiesz, przecierać się. Także mówił o Rejczyku, że on już dzisiaj jest gotowy właśnie do gry w Ekstraklasie. I tak czułem z tej rozmowy z Jackiem Zielińskim czy Kostą Runajczem, że ten Rejczyk w przyszłym sezonie naprawdę będzie dostawał minuty. Tak, tak z tego wynikało, że rzeczywiście są pod wrażeniem, jak ten chłopak gra w turnieju, ale muszę powiedzieć, pod wrażeniem, ale zarazem nie byli zdziwieni, o tak bym powiedział. No i super, i oby to się przełożyło na naprawdę granie tych chłopców, bo oni muszą zdobywać doświadczenie na jak najwyższym poziomie, a u nas najwyższym poziomem jest ekstraklasa. No, przykład Filipa Rózgi, którego nie zabraliśmy na te mistrzostwa, natomiast powoływaliśmy go z Celiotu 17 Krakowi, a teraz zadebiutował już w Ekstraklasie. Tylko tutaj w czym jest jakby może problem, to za wielkie słowo, ale znak zapytania. Oni debiutują. Mhm. Bo zadebiutował Krzysiu Kolanko, zadebiutował Karol Borys, zadebiutował Gurgul. Tylko że my cały czas mówimy do tych chłopców, że okej, gratulujemy wam debiutu, ale tak naprawdę debiutantami to wy będziecie, jeżeli rozegracie 10-12 spotkań od początku i będziecie stanowili może nie jako główna siła, ale będziecie brani pod uwagę do pierwszej jedenastki, będziecie stanowili o sile zespołu, to wtedy będziecie pełnoprawnymi ligowcami i tak można powiedzieć, że debiutem dla nich to będzie cała runda. I wtedy tak naprawdę będzie można powiedzieć, że dobra, rozwijamy tych chłopaków, oni idą do przodu i trenerzy poszczególnych wyższych reprezentacji będą wtedy z nich zadowoleni, będą mogli czerpać, aż w końcu będzie mogła z nich czerpać pierwsza reprezentacja, bo już mamy kilka takich przykładów wcześniej, gdzie cały czas mówiliśmy, że mamy talent, talent, talent i ten talent odbijał się od ekstraklasy i były problemy, a jak popatrzymy na inne nacje, to oni naprawdę na tych zawodników stawiają. Okej, oglądaliśmy mecz Polska-Anglia, bo no wiadomo, przed meczem na Syrence to pewnie mało kto wiedział, że z nimi gramy, ale potem jak wygraliśmy 5-0, to niektórzy skróty sobie obejrzeli, co tam się wydarzyło. Oczywiście były, że oni grali rezerwami, wiadomo jak to jest u nas. Natomiast naprzeciwko nas grał chłopiec, który tydzień wcześniej zadebiutował w pierwszej drużynie Arsenalu i nie było kompletnie widać różnicy między naszymi chłopcami a tym zawodnikiem, więc trzeba im zaufać, trzeba na nich postawić, a wtedy oni na pewno się odpłacą. Słuchaj, to jest klucz, co mówisz. Ja też jestem przekonany, że szansa, ja to czasami mówię na przykładzie nawet starszych piłkarzy. Stawiaj na Polaka, zbuduj go. Jeśli go nie wystawisz, nie stawiasz na niego, to zawsze możesz ten. Natomiast ciekawostka, słuchaj, 2 dni temu tutaj naprawdę z futbolu gościł Michał Probierz. Miał bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń do prowadzenia piłkarzy, na przykład w Krakowi wracał, mówi, ja już nie rozmawiam nigdy o Krakowi, po czym sam 3 przykłady z pracy w Krakowi podał z Rakoczym czy z innymi młodymi chłopcami, prawda? Notabene mówi, że jest za wypożyczaniem jeszcze piłkarzy też, to był bardzo ciekawy wniosek, mówi, jakbym dzisiaj prowadził młodego chłopaka, a nie miałby szansy na gry, jestem za tym, żeby go wypożyczyć na przykład do pierwszej ligi, żeby go ograć, Lech to dobrze robi na przykład, nie? Natomiast powiedział coś takiego, że ja mu zadałem pytanie, słuchaj, a czy chłopcy z rocznika 2006 od trenera Włodarskiego to w ogóle są brani pod uwagę w kontekście twoich już eliminacji, które będą trwały nie tylko jesienią przyszłego roku, ale jeszcze w 2024? On mówi, wiesz co, kilku piłkarzy bym się bardzo poważnie zaczął zastanawiać, natomiast też mówi, nie chcemy wchodzić sobie w paradę, nie chcemy tasować tymi piłkarzami między różnymi rocznikami, ja nawet nie chcę brać piłkarzy z reprezentacji U19, którzy przygotowują się do turnieju na Malcie, natomiast no, na dłuższą metę być może kilku twoich piłkarzy zobaczysz w młodzieżówce już tej edycji najbliższej. Byłoby super, bo po to jest nasza rola. Wiadomym jest, że tak jak powiedziałem wcześniej, że chcemy funkcjonować jako grupa, ale to indywidualności mają się przebijać i te indywidualności mają grać na jak najwyższym poziomie. U21 to jest dla nich, był to teraz poziom kosmiczny, można tak powiedzieć szczerze. Natomiast oczywiście, jeżeli trener Probierz by chciał, to sam wsiądę w auto i przywiozę tego chłopaka na zgrupowanie do niego, bo to będzie dla nas wielkie wyróżnienie i nagroda.
Natomiast tak się wydarzy tylko, jeżeli oni będą grali. I pomysł z wypożyczeniami, z tym, co robi Lech, to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, bo ogrywa ich już bardzo szybko na poziomie seniorskim, co jest dobre. Dobrym też rozwiązaniem jest posiadanie tych drugich drużyn, bo no kurczę, granie dla nich w drugiej lidze w tym wieku to też już jest coś, a za pół roku mogą zagrać w pierwszej lidze, a za rok na przykład już grać w ekstraklasie. Każdy ma swoją drogę, natomiast ta droga seniorska jest na pewno dobra dla ich rozwoju. Ja też myślę, że jak popatrzymy i to jest właśnie też będą wnioski, dzisiaj jesteśmy bogatsi o turniej, chwała, wspaniała sprawa. Za rok będziemy bogatsi o mundial, o tym jeszcze porozmawiamy na koniec, natomiast będziemy bogatsi też o tą ich drogę, prawda, klubową właśnie, te minuty, o których się tutaj domagamy, prawda, które apelujemy i tak dalej. No i się okaże właśnie, jak Niemcy korzystają z tych piłkarzy, jak Francuzi korzystają z tych piłkarzy, jak Hiszpanie korzystają z tych piłkarzy. Ja bym powiedział, w trudniejszych ligach, powiedzmy to sobie szczerze, z całym szacunkiem dla naszej ekstraklasy, nie? No wiadomo, każdy ma swoją ścieżkę, tamte kraje nie boją się stawiać, bo widzimy, że się nie boją, to my też idziemy w tym kierunku, bo trzeba sobie powiedzieć, że też nie ma co tylko strzelać, ale coraz więcej młodych zawodników debiutuje i coraz lepiej to wygląda i zaczynamy się otwierać. Jeżeli będziemy otwierali się jeszcze trochę bardziej, to już będzie naprawdę dobrze, zwłaszcza w tych klubach. Szacunek, że w Lechu Poznań w trudnym momencie zadebiutował Gurgul i zagrał też jeden mecz od początku, to znaczy, że mają swoją ścieżkę i nią podążają i tak samo, żeby było w innych klubach. Wracając jeszcze do tej analizy, którą tutaj przygotował mi Marek Marciniak. Bardzo mocno wchodziły w mecz. 4 gole strzeliliśmy w pierwszym kwadransie, najlepszy wynik spośród wszystkich reprezentacji na turnieju. Natomiast no, 6 bramek straciliśmy w ostatnim. Pytanie, czy to nie wynik nadzwyczajnej intensywności? Oczywiście, że tak jest. Gdybyśmy mogli przeprowadzać więcej zmian, to byśmy tych zmian robili więcej. Nasz styl jest na tyle energetyczny, że widzimy, jak to działa i że w ostatnim kwadransie, mimo tego, że chcemy iść wysoko, serce by chciało, głowa by chciała, to często odmawiają posłuszeństwa nogi. Ale to bierze się też z treningu, bo tak jak powiedziałeś, zauważyłeś wcześniej, że dużo intensywniej pracują zawodnicy, na przykład... Właśnie, zobacz, ja mam przygotowany taki baner, dokładnie to, co mówiliśmy, ale on się teraz warto... Skok rozwojowy, kiedy można i kiedy trzeba iść na maksa w treningu, prawda? Jeżeli będziesz szedł na maksa w treningu, no to wtedy będziesz szedł na maksa w meczu i będziesz wytrzymywał po 90 minut w tym meczu, bo treningu, tak jak wiemy, większość treningów trwa po 90 minut. Jeżeli 4 razy w tygodniu będziesz wytrzymywał 90 minut na maksa, to i mecz wytrzymasz na maksa. Bardzo często tak to działa. I odnosząc się do tych statystyk, dlaczego strzelamy gole w pierwszych 15 minutach bardzo często? Dlatego, że my idziemy naprawdę mocno od razu wysoko, nie kalkulujemy, a jesteśmy pewni tego, co potrafimy. Też dlatego, że bardzo często dobieramy dobrze skład, bo patrzymy na treningi i mamy taką też tablicę na naszej odprawie, że nie mówimy, że zawodnicy, którzy nie grają, są to zawodnicy rezerwowi, a bardziej mówimy, że są to zawodnicy, którzy będą kończyć mecz, bo możemy zrobić 5 zmian i 5 zawodników wchodzi i mówię z angielskiego, bardzo często mówi się, że to są finisherzy. I u nas akurat bardzo często zmieniamy napastników, więc to też nam pasuje, bo oni też strzelają bramki po tym, jak wchodzą w większości meczy, więc ci zawodnicy, którzy kończą mecz, są dla nas tak samo ważni, jak ci, którzy zaczynają i przez to, że nie są to puste słowa, udowadniamy to wpuszczając ich, a oni dają jakość i często przechylają szale meczu, no to ci chłopcy w to wierzą i nawet jeżeli siądą na ławce rezerwowych, no to wiadomo, każdy ma swoje ambicje, każdy chce grać, natomiast nie pokazują tego na zewnątrz i się nie obrażają. Dyskutujemy też z nimi, bo nie ukrywam też tego, że są takie momenty, że widzimy, że ktoś liczy bardzo mocno, że zagra. I że zagra od początku. To wiemy, że będzie nam potrzebny, jak wejdzie, więc zanim ogłosimy skład, bierzemy go na przykład na kawę, bierzemy go na rozmowę i mówimy, słuchaj, ty musisz zbudować nam tą drużynę też, musisz w tym meczu nam bardzo pomóc, natomiast nie od początku, mamy plan taki i taki,
wejdziesz w tym meczu, udowodni nam, że się pomyliliśmy, będziesz miał 20 minut, 30, 40, zależy się, jak się mecz ułoży, zagrasz dobrze, w następnym meczu grasz od początku, jesteśmy szczerzy i mówimy im to czasami, zanim zobaczą to na tablicy, na odprawie przedmeczowej, po to, żeby nie było takiego rozczarowania i takiego mocno defensywnego kopa, tak to nazywam. Ale ja myślę, że to, wiesz co, piłkarze bardzo szanują. Jak tak patrzę, obserwuję, jak różnie trenerzy się zachowują. Czasami ten komunikat jednak taki, no, gdzieś działający na wyobraźnię, że to nie tylko chodzi o własne ego, prawda? No piłkarze bardzo myślą o ego, prawda? Ci starsi, a młodzież tak samo, no ona chce, ta młodzież też grać, a nie siedzieć na ławce, ale jak się zracjonalizuje takim młodym chłopakom, często to są bardzo inteligentni ludzie, są w stanie nawet przy tym ego, ale to ja mówię pozytywnym ego, no bo piłkarz to jest zespół, jedenastka to jest zespół tych 11 ambitnych chłopców, którzy chcą grać, prawda? No ale są też rezerwowi, tak? Są różne role do spełnienia w tej drużynie. No oczywiście, no przecież ja sobie zdaję sprawę, każdy kto kopał na jakimkolwiek poziomie i siedzi na ławce rezerwowych, no to nie jest zadowolony. Dziwne byłoby, jakby był zadowolony. Tobie dopiero było dziwne, że cieszę się, że nie gram, no to w takich zawodników nie chcemy, nie? Więc oczywiście zdajemy sobie sprawę, że każdy z nich jest niezadowolony, natomiast są takie jednostki, które wiemy, że bardzo mocno liczyły też na to, że zagrają i widać, że to rozczarowanie u nich może być. Kiedy to widać też? Wiadomym jest, że w treningu przedmeczowym czasami idzie rozszyfrować, kto będzie grał, kto nie będzie, więc na tym treningu przedmeczowym oni też już są niektórzy markotni, no to wtedy wiemy, że trzeba taką rozmowę z nimi przeprowadzić. Oczywiście nie działa to na zasadzie, że my się z czegoś tłumaczymy, a bardziej staramy się zbudować tego zawodnika, że on jeszcze tej reprezentacji będzie potrzebny i każda minuta na boisku z orzełkiem na piersi to jest niezwykłe wydarzenie i tak do tego też trzeba podchodzić. Marcin, to tak popatrzyliśmy na te statystyki, my strzeliliśmy 16 bramek w turnieju, w 4 meczach strzeliliśmy 3 albo 5 bramek, 5-5, później z Walią, no, nie wchodziło, ale później znowuż po 3 bramki już w fazie pucharowej z Serbią i z Niemcami. I teraz tak, 5 z ataku pozycyjnego, 6 z kontry, ze wszystkich drużyn w turnieju byliśmy pod tym względem najlepiej zbilansowani. Także to też pokazuje wszechstronność jakby tego, co zaszczepiłeś. No, były to kontry, ale były to kontry w tych statystykach, bo ja te wszystkie bramki oczywiście mam i mam je posegregowane i przyporządkowane. Jeszcze więcej przerzucił do ataku pozycyjnego, tak? Można by tak rzec, dlatego że bardzo często były to bramki takie, że byliśmy w ataku pozycyjnym, straciliśmy, ale bardzo szybko odbieraliśmy, więc one są zapisane jako kontry, no bo wiadomo, one są po stracie przeciwnika, ale nie były to takie klasyczne kontry, że przechodzimy z obrony niskiej i dajemy do napastników, tylko bardziej były to sytuacje, gdzie odbieramy piłkę wysoko, będąc już albo w jej posiadaniu i po stracie kontrapressing, albo po wysokiej naszej, po tym atakowaniu bez piłki. Natomiast umiemy grać i lubimy być przy piłce. Ja się cieszę, jak ktoś nam daje grać. A to powiedz mi, kontrapressing, ale to jest charakterystyka tej drużyny, prawda? No to tak można by, tak. Jakbyśmy upisywali... Trochę tak jest, tak. Trochę tak jest, bo chcemy mieć piłkę, natomiast wiadomo jest, że nie z każdej akcji da się strzelić bramkę i nie z każdej akcji da się oddać strzał, mimo że oddaliśmy najwięcej strzałów na tym turnieju. To jak ją stracimy, to od razu chcemy ją odzyskiwać i wtedy pierwsze podanie koniecznie jest do przodu i w taki sposób też strzelamy bramki, dlatego że przeciwnik wtedy jest niezorganizowany, bo on się ustawia do ataku, a jak my zabierzemy, to te przestrzenie wtedy się pojawiają i to naprawdę u nas funkcjonuje dobrze i akurat Rejczyk jest w tym bardzo dobry i Schnauzner i Brzyski, Karol Borys nie bezpośrednio podaniem pierwszym, ale przez prowadzenie. Każdy ma trochę coś innego w swoim repertuarze i to jest też fajne, że każdy może coś własnego do tej gry dołożyć. Słuchaj, to co do takich zastrzeżeń, 14 straconych bramek, problem straconych goli, 4 z ataku pozycyjnego, aż 7 z kontrataków. To wynika z naszego systemu gry, czy też no, wkradło się też to zmęczenie w niektórych meczach przez tą intensywność? To znaczy tak,
Pierwsza bramka, w ogóle możemy to przeanalizować, pierwsza bramka z Irlandią była po naprawdę ich ataku szybkim, oni tylko na tym bazowali w całym turnieju, więc bronili się ze wszystkimi rywalami, mają bardzo szybkiego tego Raziego. Tak nam strzelili bramkę, wychodząc bardzo fajnym atakiem szybkim skądinąd i to było po naszej stracie przy chorągiewce pod ich polem karnym i tutaj mam pretensje, to nie, natomiast do przemyślenia sprawa i do poprawy, że poszliśmy do ataku pół lewym środkowym obrońcą i pół prawym, nie? Więc z trójki obrońców dwójka zaangażowała się w akcję ofensywną. Został sam Orlikowski, dlatego tak się to wydarzyło, jak się wydarzyło. Później rozpisywaliśmy sobie to, że owszem, chcemy zaskakiwać przeciwnika włączeniem się środkowego obrońcy, natomiast jeżeli akcja jest po stronie krzyża, bo to była lewa strona, no to krzyżu się włącza, szalowy nie może być też. Taki wniosek, panowie, pojedynczo, jeśli chodzi o liderów. Dokładnie, jeżeli chodzi o trójkę obrońców, żeby było to taki wniosek, pojedynczo, a nie dwójka naraz. Kolejne bramki, jakie traciliśmy, na przykład trzeci gol z Węgrami, to Igor Orlikowski chciał wyprowadzić piłkę i tego nie zabraniamy jako środkowy obrońca, bo robił to we wszystkich meczach naprawdę bardzo dobrze i dzięki temu też się na tych mistrzostwach znaleźliśmy. Potrafi to zrobić i dryblingiem, i bardzo fajnym podaniem po podłożu, a że raz na czas mu się przytrafi strata, no to się przytrafiła, gość uderzył z 20 metrów i tak straciliśmy bramki, a pozostałe no to z ataku pozycyjnego, no to bardzo Serbowie, powiem szczerze, to potrafią w ataku pozycyjnym grać. To nie jest przypadkowa drużyna. Na poprzednim Euro rok temu odpadła w półfinale po rzutach karnych z Holandią. To Serbowie w futbolu młodzieżowym to jest naprawdę bardzo groźna nacja i oni potrafią grać. Natomiast ani nie bolą mnie tak bardzo te bramki z ataku pozycyjnego, bo w ogóle się też traci, ani z kontry. Najbardziej bolą mnie te, które nie są tu uwzględnione, czyli stałe fragmenty gry, bo niestety te trzy po stałych fragmentach straciliśmy w meczu półfinałowym i to one zaważyły o tym, że nie zagraliśmy w finale. Słuchaj, to taki też wniosek mamy na podstawie tego raportu. Marek nawiązał do pierwszej reprezentacji, do Mundialu w 2018. Wówczas diagnozował, pracując dla Belgii na Instacie, ale tu dla Prawdy Futbolu kilka razy go prosiliśmy o różne analizy, brak kluczowych podań i brak dryblingu. Natomiast on stawia tezę, że twoja drużyna, ta U17, to wręcz przełom, bo są 4,4 kluczowe podania na mecz i aż 68% wygranych dryblingów. To pokazuje, jak zaawansowani no, technicznie i odważni są nasi piłkarze. A to jest ciekawe, że 68% wygranych dryblingów, bo jakbyśmy popatrzyli na wyniki meczów i tak jak mówimy 5-3, 3-2, to akurat by się mniej więcej przekładało na to, że jeżeli wygrywamy 2/3 pojedynków, no to no, ja powiem tak, mecz z Niemcami. Wiedzieliśmy, że mogą dojść do nas 1-1. I mówię, no i super, Karol, dostaniesz piłkę w środku pola, no i pokaż, że jesteś dobry, drybluj, przejdziesz tego Niemca, będziesz lepszy, nie przejdziesz, to on będzie lepszy, ale po to tu jesteśmy, w półfinale, żeby pokazać, że to my jesteśmy lepsi. Mieliśmy pomysł na to, jak uwolnić Karola, jak uwolnić Krzyśka, żeby mieli ten sekundę, dwie na to, żeby się z piłką obrócić i spróbować to 1-1 wygrać. I dążymy do tego, żeby do tych dryblingów dochodziło, a potem te kluczowe podania są po tych wygranych dryblingach, więc to było dla nas tak naprawdę bardzo istotne. Natomiast nie mówię, że myśmy analizowali Mundial z 2018, bardziej analizowaliśmy my nasze problemy, które widzieliśmy w poprzednich, może nie poprzednich reprezentacjach bezpośrednio, bo broń Boże nie chcę tutaj mówić nic o poprzednich reprezentacjach, które grały, natomiast to, co widzimy w lidze bardzo często i postanowiliśmy trochę odwrócić to i pozwolić im dużo więcej grać w piłkę nożną. Marcin, słuchaj, ten wniosek z Mundialu, wiesz co, to jest w ogóle... Dobra, nie chcę nawiązywać do Mundialu w 2022, to też nie o to chodzi. No, gdzieś jesteśmy w procesie pewnym. Pewna drużyna przeszła pewną drogę, prawda? I gdzieś na przykład, nie wiem, Jacek Gmoch ostatnio diagnozował dla mnie, że jednak szczyt przypadł w 2016 roku. To, a później już było tylko gorzej. Ja mówię, trenerze, zaraz, ale byliśmy jeszcze na jednym Mundialu, na Euro
i na kolejny mundial. Ale mówię, no tak, no ale to już ta drużyna miała tylko wielkie problemy. Kwalifikowała się na turnieje, ale na turniejach już nie była w stanie pewnych rzeczy zrobić. Wiesz, a tu jest nawet Marek chciał powiedzieć, patrząc na futbol seniorski, ten młodzieżowy czy juniorski, że to chyba dotyczy pokolenia, prawda? Że wchodzą piłkarze, którzy czują się swobodniej technicznie w tym wszystkim, prawda? I stąd odwaga gry. Taka, słuchaj, następny wniosek. Najczęściej presowaliśmy na połowie przeciwnika ze wszystkich drużyn w turnieju. Przy tym dużej skuteczności, 60%, gdy średnia presowania to 46% przy dużo mniejszej liczbie pressingów wielu drużyn. Ale to też kosztuje siły. Problemem według Marka Marciniaka jest, on to nazywa tackling, to tak ciężko to określić, to jest nacisk generalnie i strata aż 13 goli z pola karnego z kolei. On też wskazuje, że bardzo dużo bramek straciliśmy z tych 14 właśnie po tym, jak wchodzili w nasze pole karne. To nie, część jest też stałe fragmenty gry oczywiście. No właśnie, bo tak, częścią z nich są stałe fragmenty, natomiast wiemy doskonale, już to zaobserwowaliśmy w turniejach towarzyskich, że jeżeli pozwolisz przeciwnikowi grać w piłkę, to nie jest tak, że tylko my potrafimy grać, inni też potrafią grać. Jeżeli pozwolisz przeciwnikowi grać w piłkę, to będzie grał w piłkę. I jeżeli się wycofasz, dlaczego ja powiedziałem, że lubię, jak się drużyny z nami cofają, bo wtedy my możemy grać w piłkę. Jeżeli my się wycofamy, to przeciwnik będzie grał w piłkę i Serbowie potrafili grać. Nie ma się co oszukiwać. Niemcy potrafili grać. Gdybyśmy Irlandczykom pozwolili grać, to też potrafiliby grać. I w momencie, gdy nie było tej obrony wysokiej, oni nas, że tak powiem, poustawiali na pozycjach, no to wtedy mieliśmy problem, bo jesteśmy dobrzy jeden na jeden w bronieniu, natomiast mamy gro zawodników, którzy mają, że tak powiem, dużo bardziej wajchę przełożoną na ofensywę i którzy bronią, natomiast nie aż tak bronią, jak powinni może bronić, gdybyśmy byli ustawieni w obronie średniej bądź niskiej, natomiast wtedy nie strzelilibyśmy tyle bramek i na pewno byśmy w taki sposób dzisiaj nie rozmawiali. Słuchaj, to tak trochę wniosków personalnych. W ogóle ci chłopcy naprawdę, tak jak mówisz, no są skierowani na ofensywę. Marek określa Rejczyka jako najbardziej kompleksowego piłkarza. W ogóle zauważa, że na podstawie tego raportu on ma udział aż w 10 akcjach, które doprowadziły do bramek. Aż 70% kluczowych podań ma celnych, aż 6 celnych podań w pole karne na mecz. On to nazywa serwis pełną gębą. W ogóle prosił, żeby szczególnie podkreślić, że to jest piłkarz, który serwisuje kolegów. Serwis to jest bardzo ważne. Jeszcze wątek Rejczyka jest dłuższy, bo on podaje, że w ogóle on jest przy dośrodkowaniach 40% celności. Gdy przeciętna takiego normalnego piłkarza to jest 25%, co czwarte dośrodkowanie jest celne. Jest też świetny, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. Także ten Rejczyk rzeczywiście rzucił nam się w oczy, no nie tylko w obrazie telewizyjnym, ale też w tych statystykach. To zacznę od końca. Myślę, że procent dośrodkowań byłby jeszcze wyższy, gdyby nie mecz z Walią, gdzie tam po prostu nie szło wybitnie dośrodkowania, gdy grał pierwszą połowę i gdyby miał to podobnie jak w poprzednich meczach, to byłoby to jeszcze wyżej. Tak, ten serwis jego jest bardzo dobry, natomiast ma jedną rzecz jeszcze, którą trzeba poprawić i rozmawiamy z nim o tym. Ten serwis pojawia się od 15 minuty. Bardzo często pierwsze 10, 12, 13, 15 minut ma takie, że długo wchodzi w mecz, ale jak już wejdzie, to jest zawodnikiem naprawdę, który stanowi o sile tej reprezentacji, dlatego też uwaga, zaczął wszystkie mecze od początku, bo nawet ten mecz z Walią zdecydowaliśmy się, że on zagra pierwszą połowę. No tutaj mówimy o nim jako kompleksowym piłkarzu, natomiast taką, jakim to jest piłkarz, pokazuje to, jak strzelił gola ze Słowacją, nie? W drugiej rundzie eliminacji, gdzie strzelił bramkę ze swojej połowy sprzed koła, bardzo ważną bramkę w pierwszej połowie meczu, gdzie uderzył i nie był to lob, tylko piłka naprawdę bardzo celne i fajne uderzenie z własnej połowy dające nam bramkę. Bardzo dużo widzi,
a jest też gotowy, tak jak zauważyłeś wcześniej, jak podkreślają trenerzy i dyrektorzy w lidze, fizycznie jest gotowy na pewno do rywalizacji na poziomie seniorskim. Słuchaj, to kolejny piłkarz, który nam się rzucił w oczy. Wielki wkład w ofensywę Borysa. Udział w 6 atakach bramkowych. Poprawił skuteczność. 3 gole przy XG na poziomie 1,6. Czyli wiem, że ten XG jest zawsze dyskusyjny, ale jest to jakiś algorytm, który gdzieś często jest rozważany, ale on jest skuteczniejszy niż algorytm. Też zobacz, nie ma bezpośredniej asysty, ale XG na poziomie 2, czyli tam były też pięknie dograne piłki, tak? Bierze tak na siebie i uderza. I też Marek zwraca uwagę, że świetnie czuje wolną przestrzeń. Dryblując, szuka wolnej przestrzeni. W ogóle ma 67% dryblingów udanych, czując też partnerów. Ja patrzyłem na niego z Niemcami, to był czarodziej, jak miał siłę przez godzinę, naprawdę. Tak. Powiem tak, bardzo cieszymy się, że Karol w końcu ma liczby, bo on tak grał cały czas, natomiast nie strzelał bramek, miał mało asyst i jego to też frustrowało i widać, że w tym temacie, jak już strzelił pierwszą bramkę, to go puściło. Nie mówię o pierwszej bramce teraz, tylko już na poprzednich turniejach i w eliminacjach i w turniejach towarzyskich. Zgadzam się w 99% z tym, co tutaj jest, natomiast może dużo bardziej poprawić to czucie partnerów, jak tak to nazywamy, bo bardzo często po minięciu pierwszego albo drugiego rywala to chce jeszcze minąć trzeciego i mógłby podać tą piłkę szybciej, miałby tych asy zdecydowanie więcej, natomiast bardzo czuje dobrze partnerów w momencie, jak nie drybluje, czyli on bardzo dużo widzi w momencie przed przyjęciem i podaniem, natomiast gdy już wchodzi w drybling, no to później jest problem z tym, żeby naprawdę... Jest taka pokusa, że jak wygra drybling, to no chęć, to jeszcze nawinę kogoś po drodze. Oczywiście lepiej tak, niż jakby miał nie dryblować, by była jasność i my tego w nim absolutnie nie zabijamy, bo jest to chłopak, przed którym moim zdaniem jest wielka przyszłość, też dlatego, że ma bardzo fajnie poukładane w głowie. Rodzice bardzo dobrze go wychowali i też pilnują cały czas jego rozwoju i trzeba się cieszyć i abyśmy więcej mieli takich zawodników, bo jest to chłopak, który robi różnicę, tak jak powiedzieliśmy, i w każdym meczu stara się brać na siebie grę. Słuchaj, uwaga, co do naszych obrońców, dłużej dyskutowaliśmy z Markiem. On w ogóle miał bardzo dużo krytycznych uwag do obrońców, natomiast zwrócił uwagę, że Szala aż 11 pojedynków na mecz, najlepszy wynik w turnieju, toczył średnio 11 pojedynków na mecz, 65% główek wygranych, 60% wygranego nacisku, no ale z kolei celność podań, miał pretensje w ogóle do wszystkich obrońców z tych statystyk, jeśli chodzi o celność podań, ale rozumiem, że to jest być może związane też z ryzykiem, które podejmuje nasza drużyna w grze. No powiedziałbym tak, statystyki mają to do siebie, że często zawodnicy mają 98% celności podań, ale są to podania w poprzek albo do tyłu i są to podania krótkie. My od naszych obrońców też wymagamy tego, żeby oni wprowadzali się ryzykownie do gry i akurat to fakt, że Szalowy jest obrońcą bardzo dobrym, ale uwaga, obrońcy to jednak powinni przede wszystkim bronić. Natomiast 75% celności podań dla obrońcy to naprawdę tu jest to do poprawy. Natomiast on bardzo duże też podejmuje ryzyko w tym, żeby podawać albo linię wyżej, albo celnie podciętą piłkę na napastników. Ja do naszej gry obronnej, wiadomo, zawsze możemy mieć zastrzeżenia, bo tracimy bramek dłużej, ale co do pojedynczo do obrońców, to aż takich zastrzeżeń po naszych analizach też bym nie miał, bo tak jak widzimy, jeżeli wygrywasz 65% pojedynków w powietrzu, no to jednak 35% wygrywa przeciwnik i z tego też stwarza sytuacja, że gramy bardzo często jeden na jeden w bronieniu, ta asekuracja jest, ale jest ona razem z przeciwnikiem, więc dlatego też ci chłopcy rozwijają się bardzo mocno indywidualnie i przyjdzie moment taki, że trafią do reprezentacji U18, U19, gdzie ta taktyka też zacznie dochodzić i jestem pewien, że wtedy tych bramek będziemy tracili. Tak popatrzyłem, Krzyżanowski 77% celności, Gurgul 79%, Orlikowski wyróżnia się na tym tle, 86% celności. Tak, a Orlik jeszcze do tego, tak jak mówiliśmy, to są bardzo ryzykowne są jego podania też bardzo często do przodu, także chwała mu za to. Co do Krzyżan, nie może mieć dużej skuteczności aż takiej, bo on bardzo często te podania wykonuje
w okolicy pola karnego przeciwnika, nie? Więc on jest bardzo ofensywnie usposobionym środkowym obrońcą u nas, więc tam wiadomo, że podejmuje dużo większe ryzyko, stąd też jest niższa skuteczność. To dopytam cię o Krzyżanowskiego, bo swego czasu rozmawiając z Michałem Probierzem, on mówił, wow, mamy lewego obrońcę na lata. Tylko ja rozumiem chyba, że on mi mówił w czwórce. Mam nadzieję, tak. Że... Mhm. Tak, no, w trójce korzystamy z niego jako półlewego środkowego, tym bardzo mocno zaskakujemy przeciwnika, że włączamy środkowego obrońcę do akcji ofensywnych. Mhm. Przykład meczu z Irlandią, ale też w eliminacjach i tutaj strzelona bramka pokazuje, że nikt nie kryje tego zawodnika. Jeżeli ktoś się broni i nagle ty zburzysz ich szeregi tym, że włączasz środkowego obrońcę i to nie tylko po linii, ale też on łamie często akcję do środka i tam otrzymuje podanie, no to świadczy o tym, że to będzie też lewy obrońca w czwórce zawodników z tyłu i oby Wisła miała z niego teraz pożytek. Ja tak spojrzałem, jeden problem, on, no nie ma za dużego procentu wygranych pojedynków i tego tacklingu, czyli tego nacisku, 47% i 42%, to też jest dla ciebie problem? Trochę jest, wiemy o tym, staramy się to robić, zgłaszaliśmy to też do klubu, wiadomo, że mówimy o klubie pierwszej drużynie Wisły, która miała jakby priorytety, teraz miała w cudzysłowie inne rzeczy na głowie, natomiast mają tam za trenerów dwóch obrońców, więc czy nie tak, może nie obrońców, ale zawodników, którzy bardzo dobrze radzili sobie w defensywie, także oni na pewno pewne rzeczy u niego poprawią. Słuchaj, miał uwagi, zastrzeżenia do szóstki, że powinna bardziej tworzyć grę, że Schnauzner jest bardzo dobry, jeśli chodzi o nacisk, 90% aż skuteczności, natomiast bardzo słaba celność podań i tylko jedno podanie kluczowe na mecz, 63% celności podań. Czy to jest problem tego piłkarza? Myślę, że nie. Dlatego, że on chce grać do przodu, bardzo dużo ma odbiorów, tak jak zauważyłeś, spełnia tą rolę, o której chcemy. Bardzo rzadko odgrywa piłkę, jeżeli mówimy o zawodniku z pozycji 4 w 1 czy 5-2, że gra plecami do bramki przeciwnika i odgrywa tylko piłkę do obrońców, bo wtedy wyglądałoby to na pewno lepiej. Dużo szuka tych podań prostopadłych, natomiast na pewno problemem jest to, że tak jak powiedziałeś, że robi tego czasami za dużo i tej arytmii nie wprowadza, natomiast wolę, żeby było to w tą stronę niż w tą drugą, o której mówiliśmy. Przyjdzie moment taki, jak powiedziałem, że też nad tymi rzeczami będziemy pracować. Słuchaj, to jeszcze popatrzyłem sam na pewne parametry niektórych piłkarzy i tak mi się rzuciły w oczy Kolanko. 39 driblingów w turnieju, 33 udane, 85%, bo aż 8 z 9 driblingów średnio na mecz udanych, coś niesamowitego. Bardzo, widzisz, nauczyłem się nawet tacklingu popatrzeć, że tak. Jeśli chodzi o próby nacisku, aż 42 to absolutnie czołówka turnieju, może nie tak dużo udanych, bo 48%, ale też nieprawdopodobnie faulowany w tym turnieju, średnio faulowany 4 razy na mecz. To pokazuje, jaki to jest zadziorny, zacięty i niebezpieczny piłkarz. No tak, odniosę się może do tego, że 120 udanych. 20 udanych bezpośrednio, natomiast pośrednio ten zawodnik powoduje to, że wszyscy idziemy do przodu. Nie? Jak on idzie do obrony wysokiej, on wypycha, tak jest. I nawet jeżeli on bezpośrednio nie odbiera, to my już jesteśmy blisko i następni zawodnicy są w stanie do niego dołączyć. Nie na darmo też jest kapitanem, bo oddałby serce i duszę za Orzełka i to od razu widać. Natomiast co do driblingów, to im wyższy zawodnik, tym dla Krzysia lepiej, nie? Bo on jest w stanie się obrócić na serwetce. My się z tego śmiejemy, że czasami to stawy kolanowe przeciwnikom wyskakują, bo on robi tak dużo zwrotów w tak krótkim odstępie czasu, że naprawdę szacunek dla niego. Co jest u niego do poprawy, bo w tym turnieju nie miał liczb. Poprzednich miał naprawdę fajne liczby, natomiast w tym miał dużo driblingów, dużo udanych, tak jak mówimy, natomiast zabrakło tego kluczowego podania i wtedy będzie on jeszcze bardziej kompletny, a stać go na to, żeby to robił, bo naprawdę widać, że potencjał jest u niego bardzo, bardzo duży.
Słuchaj, jak tak patrzyłem na Krzysztofa Kolankę i te przywitania z kapitanami rywali, to od razu strach się bać, ale na boisku tego nie w ogóle nie było widać, że rzeczywiście oni mogli myśleć, kurczę, gramy jakimś 15-latkiem, albo my jesteśmy tacy duzi, ale na boisku to chłopak brał piłkę i szedł na nich po prostu. Nie? No, zgadza się, super, super dzieciak i na boisku i poza nim. Słuchaj, to jedno pytanie jeszcze dotyczące bramkarza. Wiem, że ty budujesz piłkarzy, no nie jesteś od krytyki, natomiast potrafisz też omówić i zracjonalizować pewne rzeczy. Gołym okiem widać było, że ja to mówię tak, bramkarz dla mnie, polski bramkarz, to musi obronić wszystko, co powinien i jeszcze dać coś więcej. A miałem takie wrażenie, że obaj nasi bramkarze, którzy zagrali w tym turnieju, to no, nie bronili wszystkiego, co mogli, ale i tak spojrzałem na ten Instat Index, 50% strzałów obronionych. Ja już nie chcę przytaczać innych danych, one też nie były korzystne. W ogóle zdecydowanie największy bramek straconych, wpuszczonych w turnieju, prawda? No, 3 bramki też wpuścił Axel Cholewiński z Pogoni Szczecin. Z tych naszych straconych bramek 14, a 11 wpuścił Piekutowski, Miłosz Piekutowski. Tak, to idealnie to ująłeś. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby, bo Piekut pomagał nam w bardzo wielu sytuacjach, w eliminacjach, w pierwszej, w drugiej rundzie. Natomiast tutaj nie mamy do niego pretensji, że zawinił, tak jak powiedziałeś, ale zawsze oczekujemy, żeby bramkarz zrobił coś ekstra i w tym wypadku można było czasem jakąś interwencją trochę bardziej nam pomóc, ale tak jak powiedzieliśmy, to są młodzi ludzie, my wierzymy, że cały czas będą się rozwijali i że jeszcze udowodnią w następnych turniejach, że zasługują na to, żeby w tej reprezentacji być. Natomiast tak jak i na wszystkich pozycjach, tak samo na tej pozycji cały czas rywalizacja jest otwarta i mają szansę wskoczyć do tej reprezentacji inni zawodnicy. Na sam koniec zgrupowania rozmawialiśmy z nimi, że jeżeli zobaczymy w następnym zgrupowaniu kogoś w białym futrze przysłowiowym i w kapeluszu, to tak samo jak się szybko zjawił, to tak samo z tego zgrupowania wyjedzie, bo to są cały czas jeszcze, to jest początek ich drogi, oni dopiero wchodzą po schodach na ten szczyt i są dopiero na parterze, także ciężka praca, pokora i cały czas udowadnianie, że to miejsce w reprezentacji im się należy i nic za darmo i za zasługi. Za zasługi to dostaną medal w meczu z Niemcami w przerwie, a potem o tym już zapominamy i cały czas trzeba udowadniać, że się do tej reprezentacji to miejsce należy, a nie jest tak łatwo, bo inni też naciskają, też chcą być i na Mistrzostwa Świata oby pojechali jeszcze wiele razy, nie? Ale nie jeździ się tak często, więc to będzie też dla nich naprawdę fajna przygoda. Słuchaj, to wiedziałem tak, że tak, myślałem, że 60 minut, ale to dzisiaj 90 wchodzi. Dzisiaj pełny mecz na Prawdzie Futbolu, Prawda Kadry, Orlen Prawda Futbolu, Marcin Wodą. Wiedziałem, że będę miał tak, najpierw mecze, później personalia, później generalia, później jeszcze ten, nie możemy nie wyjść w tych ostatnich 11-12 minutach w przyszłość, bo tak sobie pomyślałem, słuchaj, ja nie wiem, ja nie wiem i tak dobrze roczników, wiesz, że ostatnio Andrzej Dawidziuk był na Prawdzie Futbolu, bardzo ciekawie mówił o polskiej, ja mówiłem, że Polska skrzydłowymi stoi, ale powinien mówić przede wszystkim, że bramkarzami też stoi w całej historii. Natomiast czasami może być tak, że w danym roczniku, ja nie mówię, życzę tego Miłoszowi Piekutowskiemu, żeby się rozwinął, wiesz, na poziom, nie wiem, młodzieżówki, pierwszej reprezentacji, żeby zrobił karierę. Natomiast tak się czasami zastanawiam, że jest rocznik, gdzie masz 2-3 bramkarzy takich, wiesz, naprawdę. No nie wiem, teraz w młodzieżówce, co tam się dzieje. Oczywiście powiesz, że teraz Tobiasz jest wyraźnie jedynką, ale Bąkowski to dwójką może, a Bieszczad trójką, ale Bieszczad przed chwilą jeszcze się lepiej zapowiadał, teraz miał ciężką wiosnę, zobaczymy, co będzie z nim dalej. Ale abstrahując, w młodzieżówce już widać kilku ciekawych bramkarzy, a jeszcze Michał Probierz tu wymienił z 2-3 nazwiska, które bierze pod uwagę. Chyba z 6 bramkarzy tu padło 2 dni temu na antenie, jeśli chodzi o młodzieżówkę. Ja rozumiem, że
Czasami te Kobylak dwa. pewnie padł też, bo wiadomo, że broni w ekstra. Kobylak, brawo, Kobylak. Oczywiście, przecież jest przy pierwszej reprezentacji teraz. Też oczywiście, oczywiście. Natomiast słuchaj, rozumiem, że popatrzyłem na termin tego mundialu. To jest druga połowa listopada. To zawsze parę miesięcy może dać efekt no, konkurencji też, jeśli chodzi o pozycję bramkarza, ale też inne pozycje. No, zgadza się. No, dlatego powiedziałem, że nikt za darmo tutaj żadnego miejsca nie dostanie z absolutnie żadnej pozycji. Mają całą praktycznie rundę na to, żeby się pokazać i my na mecze jeździmy, oceniamy ich rzetelnie. Do tego będą po drodze zgrupowania. Kiedy, jak i w jakim charakterze, to dopiero pokaże czas, bo nie wiemy nawet, gdzie będą mistrzostwa, bo zostały one odebrane Peru i dalej czekamy na to, kto, gdzie te mistrzostwa będą. I no co, no, tylko i wyłącznie rękawy mają podwijać do góry i pracować. Jeżeli będą pracować, a inni będą naciskać, ci, co będą najlepsi, to pojadą. Tak to wygląda i tak to będzie wyglądało, bo tylko perspektywa rozwoju spowoduje to, że oni będą kiedyś grali w piłkę. Jeżeli ktoś uzna, że już jest panem piłkarzem, no to nie będzie się rozwijał, a co za tym idzie, nie będzie dostawał powołania. Słuchaj, medal U17, półfinał, brąz w takim turnieju, w takim zestawieniu, prawda, gdzie ostatecznie Niemcy rozstrzygnęli swój finał z Francuzami rzutami karnymi, my z Hiszpanią ex aequo na trzecim miejscu, Anglicy, też mówiłeś o tych Anglikach, słuchaj, oni ostatnio w piłce młodzieżowej to zaczęli mieć sukcesy od kilku lat i naprawdę niesamowite historie piszą, czy w turniejach o Mistrzostwo Europy, czy świata. I ta piątka tych drużyn jedzie na ten turniej. Nie wiemy jeszcze gdzie, ale no, rozumiem, że zacząłeś już przygotowania do tego mundialu? Tak, tak. Oczywiście, że zaczęliśmy. Już byłem na spotkaniu, dziś jest czwartek, więc we wtorek byłem na spotkaniu w PZPN-ie. Odnośnie tego turnieju właśnie zaplanowaliśmy mniej więcej, jak będzie to wyglądało, natomiast, że ilość zgrupowań, natomiast nie możemy jakichś wielkich szczegółów, no bo bardzo prosta sytuacja. Mundial będzie gdzieś, gdzie będzie ta sama strefa czasowa i wtedy wiadomo, że nie musimy tak późno tam, czyli tak wcześnie tam lecieć, możemy wylecieć trochę później. Natomiast jeżeli będzie to wiadomo jakiś przeskok duży, no to będziemy chcieli tam polecieć wcześniej, nie mówię, że konkretnie w to samo miejsce, ale może do jakiegoś kraju ościennego zagrać jakiś mecz towarzyski z kimś tam, to wszystko jest uzależnione od tego, jak wybiorą miejsce i wtedy się dużo bardziej szczegółowo nad tym pochylimy. Słuchaj, czy powiedziałeś, że chciałbyś Niemców? Oczywiście, w fazie pucharowej jak najbardziej chcemy się zrewanżować i wiemy już, doświadczyliśmy tego, wiemy jak grali, to co powiedziałem, że co by było gdyby, wygrywaliśmy 2-1 do przerwy i byliśmy lepszą drużyną. Zastanawiam się, co by było, gdybyśmy zrobili zmiany w przerwie, żeby wprowadzić świeże siły, tylko że do przerwy graliśmy naprawdę dobrze i dopiero później zaczęło to siadać. To jest wszystko kwestia analizy i na pewno ten mecz z Niemcami już jest rozłożony na czynniki pierwsze, natomiast w grupie nie możemy z nimi grać, bo na mistrzostwach to są parytety te kontynentalne, więc... I już w Europie one zostaną rozdzielone po poszczególnych. Dokładnie tak, więc co nas też cieszy, bo bardzo mocno będzie rozwijało tych zawodników, że zagramy z zupełnie innymi stylami, zupełnie innymi kulturami, więc już się też nie mogę doczekać tego grania, tym bardziej, że tam dopiero będą zespoły mocne fizycznie, no bo te zespoły z Afryki, jak się na nich patrzy, to są chłopcy, którzy już są praktycznie bardzo silnymi mężczyznami i to będzie dla nas też wyzwanie. Słuchaj, tak popatrzyłem, ty nie masz jeszcze stosunkowo dużo w tej dzisiejszej kadrze piłkarzy w zagranicznych klubach, bo to jest Maksymilian Schnauzner, no ale on się tam, rozumiem, tata został, tak, i tam tak. Natomiast jest Mike Huras ze Stuttgartu i Niko Adamczyk z Borussii Dortmund. Tak patrzyłem, że... Mikołajewski jeszcze z Parmy, teraz przeszedł. Tak, tylko że jego historia jest jeszcze inna, bo on też teraz, niedawno poszedł. Natomiast tak patrzę na Niko Adamczyka i Mike'a Hurasa, tak sobie pomyślałem, no chłopcy z Bundesligi, no wiem, że nie pierwszej Bundesligi na tę chwilę, ale z Niemiec,
a oni gdzieś no, przyjęli, rozumiem, tą rywalizację i fakt, że byli raczej zmiennikami w tym turnieju. No, Mike tak, większość napastników raz grał, raz nie gra, w zależności od dyspozycji dnia. Co do Niko, najprawdopodobniej wyszedłby w meczu z Niemcami i więcej zagrałby z Serbami, natomiast w meczu z Walią złapał kontuzję, podkręcił kostkę, był wyjęty praktycznie z meczu z Serbią, a na domiar złego przyplątała mu się grypa żołądkowa, co wiemy, że po grypie żołądkowej trochę się do siebie dochodzi, był osłabiony. Natomiast faktycznie, powiem szczerze, jak kiedyś, kilka lat temu byśmy mieli zawodników ze Stuttgartu, który strzela 16 bramek, i zawodnika z Borussii Dortmund, który gra wszystko od deski do deski, to byliby u nas, że tak nazwijmy to, niezmienialni, nie? Natomiast myślę, tak było w niektórych reprezentacjach, wiesz, tak jak ja patrzyłem, jak przyjechał z zagranicy, musiał grać. I teraz poszło to u nas, naprawdę szkolenie poszło i chwała trenerom klubowym za to, że poszło szkolenie do przodu i nie mamy się już czego wstydzić, dlatego traktujemy ich do rywalizacji normalnie, natomiast nie mając z tyłu głowy, że są to zawodnicy z klubów zagranicznych, bo ich potencjał jest tak samo spory jak naszych zawodników i umiejętności są na zbliżonym, naprawdę akurat tutaj wysokim poziomie. Słuchaj, to dopytam Cię o jedną rzecz, bo mówię niedużo, rozumiem, że no Parma bardzo chętnie się, Benedyczak tam jest, prawda? Teraz Daniel Mikołajewski, natomiast tak sobie myślę, no przecież tam było na tych trybunach pewnie dziesiątki skautów, prawda, na Węgrzech, obserwowali, analizowali, namawiają, przymierzają, dyskutują. Już słyszałem w jednym z programów w Meczykach, uczestniczyłem w programie z Tomkiem Włodarczykiem, naszym maestro transferów, który sprzedaje, kupuje i generalnie w stałym kontakcie z menedżerami jest. Słyszę historię Oskara Tomczyka z Lecha Poznań, że nie chce przedłużyć umowy, bo jest propozycja z Realu Sociedad San Sebastian. Mówię to jako przykład, że ta twoja reprezentacja w tych najbliższych miesiącach, też w tych miesiącach przed mundialem, no będzie pod taką presją, jaką drogą iść, tak? Krajową, zagraniczną, tu i teraz odchodzić, czy jeszcze dać sobie sezon na przykład? No, na pewno tak jest. Ja nic nie podpowiadam chłopakom, tak jak zawsze podkreślam. Rozmawiamy o życiu, o różnych bardzo wielu rzeczach. Z Karolem rozmawiamy o rybach, ze Skoczkiem o dropieniu butów w internecie, na wiele, wiele tematów. Ostatnio też, tak jak podkreślałem, zaraziliśmy ich na zgrupowaniu Nintendo, że nie tylko nowe gierki, ale i kontra stara, i tanki, i na Pegasusie, więc takie gry też, przy tym też rozmawiamy przyjemnie, spędzając czas. Natomiast absolutnie nie rozmawiamy z nimi o transferach i o drodze, jaką wybierają, bo na reprezentacji chcielibyśmy się skupić tylko na grze z orzełkiem na piersi, a do tego wszystkiego jestem daleki od doradzania im, którą drogę oni mają wybrać, bo oni mają od tego swoje kluby, mają swoich menadżerów, więc niech oni decydują. Ja nie chciałbym podejmować w ogóle takich dyskusji, za nich decydować, natomiast na pewno może to być ciężki czas dla niektórych, bo zmiana otoczenia i zmiana klubu, nie wiadomo jak tam się odnajdą, w jakiej drużynie. My chcemy zawodników, którzy grają na co dzień, bo wtedy są w najwyższej dyspozycji, a tak jak już tutaj podkreślałem kilka razy, tylko ci, którzy będą w najwyższej dyspozycji i którzy rokują na przyszłość, bo jednak wiadomo, na poziomie U17 czy U18 ta perspektywa gry w przyszłości też jest dla nas niezwykle istotna, czyli ten potencjał, no to takich zawodników potrzebujemy, oni sobie z tego zdają sprawę i ich wybory będą decydowały o tym też, jak będą wyglądali w przyszłości. Słuchaj, twoja droga życiowa, trenerska, też te kwalifikacje, pierwszy turniej, drugi turniej, finały Mistrzostw Europy, teraz mundial, działają na wyobraźni, ale to fajna taka, ja muszę ten komentarz pokazać. Panie Marcinie, czy poprowadzi pan w przyszłości teraz reprezentację? Ja ci życzę, dlaczego nie? Ja sobie wyobrażam, że pójdziesz teraz z tymi rocznikami wyżej i kto wie, no, są takie szkoły, hiszpańska choćby, że
trenerzy idą za reprezentacją. Każdy ma jakieś swoje marzenia. Wiadomo, że każdy chciałby poprowadzić dorosłą reprezentację i jest to w sferze marzeń, natomiast w najbliższej przyszłości na pewno się to nie wydarzy. Życzę trenerowi Santosowi, żeby prowadził jak najdłużej naszą reprezentację z jak największymi sukcesami i oby prowadził ją aż do czasu, aż ci chłopcy U17 wskoczą do pierwszej reprezentacji, bo to by znaczyło, że naprawdę dobrze nam idzie i na razie ja się do pierwszej reprezentacji na pewno nie wybieram i też nie jest powiedziane, że ja zostanę z tą reprezentacją, bo już przymierzam się do reprezentacji U15, bo taka jest nasza droga, że jesteśmy od U15 do U17. Następnie trenerzy są... Rocznik 2009 już bardzo interesuje twoją osobę od kilku miesięcy, pewnie czy od dłuższego czasu. Tak, nawet wczoraj byłem na meczach kadr wojewódzkich rocznika 2009, żeby oglądać mecze reprezentacji Małopolski z reprezentacją Podkarpacia. Notabene gratuluję Podkarpaciu awansu na Mistrzostwa Polski zarówno w kategorii 2009-2010. Zmienia się tam nasza mapa Polski naprawdę mocno. Proszę sobie wyobrazić, że Małopolska nie awansowała ani w roczniku 2009, ani w roczniku 2010, co kiedyś jak Podkarpacie przyjeżdżało na Małopolskę, to się pytała Małopolska, dobra, to ile, nie? Teraz już wygląda to troszkę inaczej, ale trochę odszedłem od tematu, to PZPN decyduje, ja jestem pracownikiem PZPN-u i jaką drogę dla mnie przygotują, taką będziemy szli i ja jestem dumny, że mogę być selekcjonerem reprezentacji, na pewno nie będę wydziwiał ani wybierał, cieszę się, że mogę pracować z orzełkiem na piersi, to jest dla mnie najważniejsze. Słuchaj, to podbijemy mundial? Ja tu mam na tablicy znak zapytania, a daliśmy znak zapytania, ale z wykrzyknikiem powiedzmy chyba. No spokojnie, wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia, natomiast nie wygraliśmy na mundialu od chyba 24 lat, bo wtedy zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie. Zacznijmy, tak jak tutaj mówiłem na tych mistrzostwach Europy, że krok po kroku zacznijmy od pierwszego zwycięstwa i wtedy pokonując kolejne szczeble zobaczymy jak daleko zajdziemy, natomiast dawno nie byliśmy tam, to jest dla nas też naprawdę fajna lekcja i zobaczymy jak daleko dojdziemy. Wielka przyjemność była zagrać dzisiaj z tobą tutaj 90 minut. No już doliczony czas nawet idzie. Doliczony czas się zaczął, prawda kadry Orlen, prawda futbolu, trener reprezentacji U17 Marcin Włodarski. Naprawdę super przyjemność. Jak pewnie będzie gorączka mundialowa, to słuchaj, będę się zgłaszał. Notabene rozumiem, że jakieś turnieje, jakieś mecze jeszcze spróbujemy zagrać tą reprezentacją, żeby rzeczywiście na ten turniej się przygotować jeszcze. Nie oczywiście, jest to, tak, oczywiście. Nie jest to wszystko, bo te kluby pewnie, no nie jest to pewnie łatwe, chociaż nie są jest. FIFA, no to może to... Tak, są terminy, ale wiadomo jest też, że musimy spotykać się poza terminami, nie tylko w terminach. Mistrzostwa są w okienku, ale tylko przez tydzień, natomiast pozostałe mecze, im dłużej będziemy, tym dłużej będziemy poza okienkiem i poza terminem. Wszystko tak naprawdę troszkę powywracały do góry nogami mistrzostwa w Katarze, bo przez to te wszystkie okienka i to wszystko zostało poprzesuwane, no bo w specyficznym terminie były te mistrzostwa. Natomiast oczywiście, że zagramy mecze towarzyskie, natomiast na tą chwilę nie mogę, nie wiem z kim zagramy, bo czekamy na losowanie. Jeżeli będzie losowanie i będziemy mieli rywali, no to wtedy będziemy się starali dopasować sparring partnerów w taki sposób, żeby chociaż stylem były zbliżone do tych rywali, z którymi będziemy grali w grupie. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Marcin. Ja bardzo dziękuję. Gratulacje od serducha, w serce polskiego kibica też bije, dziennikarz tak, ale kibic też, pasjonat futbolu, także słuchaj, śledzimy tą kadrę, bo dała nam już dużo radości, a pewnie jeszcze wiele jest możliwości. Marcin Włodarski, Roman Kołtyn, prawda? Futbolu. Dziękuję bardzo, bardzo miło mi było, pozdrawiam i dobranoc, bo to już noc się zbliża, więc. Dla nas. Dzięki bardzo, pozdrawiam.